prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie. Czwartek, 19 dzień maja, godzina 9. Marcin Zawada, zapraszam na początek dnia w telewizji ONTV. Dziś dużo o sporcie mówić będziemy, o sporcie w różnych tego słowa odsłonach, no bo po pierwsze sport, czyli rywalizacja sportowa, ważny mecz piłkarski, duże nazwiska, czyli jednym słowem Lech Poznań, Borussia Dortmund, to już dziś wieczorem na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej to spotkanie, no i będziemy sobie tak analizować od początku, od zamieszania komunikacyjnego, pod kątem wyłączenia części ulicy, później przez dodatkowe tramwaje i autobusy, dalej przez nazwiska, które dziś pojawią się na murawie naszego stadionu miejskiego. I w końcu będziemy także się zastanawiać nad tym, co to mogło przez ten rok się wydarzyć, że Lech Poznań stracił tytuł mistrza Polski. Dziś jeden z tytułów pisze, że ten mecz to będzie mecz byłego mistrza Polski z obecnym mistrzem Niemiec. No i właśnie na tych mistrzowskich tytułach również dziś się zatrzymamy na dłużej. To tak jeden aspekt naszego programu, czyli Lech Poznań, Borussia Dortmund. Dziś chyba, no na pewno, najważniejsze wydarzenie w naszym mieście. Poza tym, tak jeszcze z pogranicza samorządu, czyli nasza lokalna ojczyzna Wielkopolska Poznań, a tego co w całym państwie, to także ustawa. Ustawa o wywozie, na temat wywozu nieczystości, w tym właśnie w dużej mierze śmieci. Temat niby na pierwszy rzut oka bardzo, bardzo błahy, no bo przecież śmieci są wywożone, kłopotu z tym większych nie ma, to jest Poznań, nie Neapol. No ale z drugiej strony będą teraz w związku z tym zmiany. Już nie my sami będziemy sobie podpisywać umowy z tą firmą, która ma nam odpady, śmieci wywozić, tylko to wszystko będzie robiła gmina, a my, jako obywatele tej gminy, będziemy płacić właśnie gminie, a nie tej firmie, która zajmuje się bezpośrednio wywozem śmieci. Taka zmiana w prawie, a temat lokalny, jak słychać, ale również i ogólnopolski, ponieważ to wszystko to zmiana w ustawie i o tej ustawie również dziś Państwu powiemy. Poza tym także o szpiegach. Troszkę Państwu będziemy starali się powiedzieć o szpiegach białoruskich w Polsce, o przesyłaniu depesz sfałszowanych, prawdziwych z ambasady polskiej w Mińsku, z konsulatów polskich na Białorusi, czy też może z służb specjalnych białoruskich do Polski. Skomplikowane? No może troszkę, jak to zawsze wtedy, kiedy mowa o służbach specjalnych i dziś od tego tematu przy okazji przeglądu prasy ogólnopolskiej zaczniemy. Poza tym jeszcze troszkę o kulturze będziemy dziś mówić, bo to najpierw niestety te zniszczone, nieszczęsne chmurki, które wczoraj w placu, czy też w parku imienia Adama Mickiewicza, tuż przy placu tego samego imienia, te chmurki były tam przez kilka godzin, ale wczoraj rano informacja taka, którą już Państwu na gorąco w początku dnia wczoraj pokazywaliśmy, że te chmury w nocy, no niestety w nocy, bo wtedy takie rzeczy najczęściej się dzieją, z wtorku na środę zostały zniszczone i dziś tak sobie troszkę podsumujemy te pierwsze godziny festiwalu, no tego, który miał nam dać poczucie wyższości, tego, który miał nas nauczyć sprawnego posługiwania się słowami, no i tego, który miał nas zwrócić w stronę kultury, czyli Poznań poetów, na razie chyba niestety Poznań wandali. Ale jeszcze o kulturze też będzie jakiś dobry akcent. Black and White to wielka premiera, też dość długo wyczekiwana premiera Teatr Wielki, najbliższa sobota. No i tym razem nie opera, nie spektakl, a balet. Trzy różne choreografie, trzech różnych choreografów. Jedna scena, jeden wieczór, jedna premiera. No i dziś także Państwu powiemy i pokażemy, co czekać będzie na Państwa właśnie już w najbliższą sobotę, wtedy pierwsza premiera, najbliższa niedziela, wtedy druga premiera i później drugiego dnia czerwca to już będzie premiera studencka. O tym także dziś Państwu powiemy. Sztuka to jeszcze murale w ostatnich dniach w Poznaniu. Szare mury to coś, z czego słynie miasto, ale ostatnio jakoś tak w mieście nam się wszystko ładnie odwraca, że w ostatnich dwóch, trzech dniach powstają murale na niektórych ścianach w samym centrum miasta. No to będziemy dzisiaj podpatrywać, jak tam postęp tych właśnie prac i o podpatrywaniu też dziś jeszcze mówić z innego tym razem tematu będziemy.
podpatrywać, to będziemy stronę miejską, czy też stronę wojewódzką policji, tutaj tej naszej wielkopolskiej, ponieważ tam publikacja wizerunku pseudokibiców, w związku z tym są cały czas komentarze. No to o tych komentarzach, to tak z prasy ogólnopolskiej, jak kto na ten temat patrzy, no i także jak to wszystko wygląda, o tym dziś Państwu mówić będziemy. I na koniec jeszcze o bardzo zuchwałej kradzieży konia, no ale to już na sam koniec naszego spotkania, no i tak, żeby Państwa zachęcić, aby z nami być do końca. Poza tym oczywiście jeszcze przegląd prasy ogólnopolskiej po raz pierwszy, po raz drugi przegląd prasy lokalnej. O sporcie też troszkę powiemy, ponieważ już wiemy, kto jest zwycięzcą tegorocznej Ligi Europy. Braga, Sporting Braga, ci, którzy wyeliminowali Lecha Poznań, no nie do końca wygrało FC Porto i dziś także o tym mówić będziemy. Chwila na sport również u nas w początku dnia się znajdzie, no i także chwila na spotkanie z internetem, portale ogólnopolskie i portale lokalne. Sporo tego, no to czas zaczynać. Najpierw prognoza pogody, później serwis komunikacyjny. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Pogody na te najbliższe dni, no to jeszcze dziś u nas w początku dnia się znajdą. To już przy okazji Super Ekspresu, ponieważ ten tytuł dziś zamieszcza bardzo, bardzo upalną prognozę pogody na co najmniej ten najbliższy weekend. Ale zanim o weekendzie, no to najpierw o tym, co dziś w Poznaniu. W tym momencie już 16 stopni, to oczywiście temperatura w cieniu, no ale tego cienia gdzieś tam próżno w mieście szukać. Niebo bezchmurne, bardzo dużo słońca i w słońcu oczywiście, że jest cieplej. Po południu temperatura również w cieniu to 27 stopni. Wiatr, no dziś nie będzie nam umilał czasu w Poznaniu, ponieważ taka temperatura, mury miejskie, no to dziś będzie upalnie i wiatr nam w tym nie będzie pomagał, nie będzie nas ochładzał, tylko od 10 do 20 km na godzinę, ale uwaga, będą takie chwile, kiedy wiatr będzie się zrywał, kiedy również będzie porwisty, kiedy będą te chwile, wtedy kiedy burze się pojawią, no bo to jest ten gorszy aspekt tej pogody na najbliższe dni. Od dzisiaj co najmniej do poniedziałku ma być pięknie, ma być bardzo, bardzo ciepło, ma być dużo słońca, no ale takie wysokie temperatury to również i burze. I na te burze proszę się przygotować. One od dziś mogą się pojawiać w Wielkopolsce. Mogą, co nie oznacza oczywiście, że pojawiać się na pewno będą, ale trzeba być przygotowanym. No i tak, w pierwszej części dnia dzisiaj bardzo, bardzo pogodnie. W drugiej części mogą pojawić się chmury i właśnie w związku z tym wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Proszę o tym pamiętać, no bo wychodząc z domu do pracy, do szkoły, piękna pogoda. No to krótkie spodenki, to bez jakiegoś parasola, a później może okazać się, że ta piękna pogoda tylko tak w pierwszej części dnia. Jest ciepło, bardzo ciepło, będzie dziś przez dzień cały, ale przypomnę raz jeszcze, po południu możliwe są przelotne opady deszczu i możliwe są także burze. Tyle, pogoda na czwartek. Do pogody na piątek i do pogody na weekend jeszcze przejdziemy. A teraz sprawnie. Tak jak Państwo przed sekundką widzieliście, przechodzimy od prognozy pogody do ulicy, czyli serwis komunikacyjny. Serwis komunikacyjny na początek o tym, o czym teraz warto wiedzieć, czyli Poznań dziś o poranku. Jakie ulice lepiej omijać? Grunwaldzka, Hetmańska, Głogowska również. No to te wszystkie ulice dojazdowe do centrum miasta. To tak po pierwsze. Po drugie, no to już tutaj w samym centrum miasta, więc Święty Marcin, a więc Kościuszki, a więc idąc dalej, no to jeszcze Aleja Marcinkowskiego. No i tutaj stawiamy sobie kropkę. Na razie to centrum miasta.
20 dziś o poranku, ale to nie jest temat, o którym dziś mówimy najwięcej, no bo dziś pod kątem ulic, pod kątem ruchu miejskiego mówimy o zupełnie innym obszarze miasta, mówimy o zupełnie innej porze. Poranek, czyli jedziemy do pracy, jedziemy do szkoły, zmiana tematu, bo tam dojedziemy raczej bez większych kłopotów, nie ma dziś większych utrudnień. Teraz o tym, o czym tutaj już obok mnie świadczy ta mapa, którą widać, a więc mecz Lech Poznań, Borussia Dortmund, no i tam będą spore utrudnienia. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ponad 40 tysięcy kibiców ma dziś zasiąść na trybunach Stadionu Miejskiego, w związku z tym w jakiś sposób te osoby muszą do tego miejsca, więc na stadion najpierw dojechać, a później muszą spod tego stadionu odjechać. Jak to wszystko będzie wyglądało? No to za momencik rzut oka na mapę, a ja już zaczynam Państwu opowiadać. No to tak, północna jezdnia ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Stadionu Miejskiego i Unikowa. Odcinek od początku tej ulicy, a więc od początku Grunwaldzkiej do ulicy Ściegiennego, no i dalej do ulicy Bukowskiej. Tam trzeba spodziewać się utrudnień, a szczególnie na odcinku od Ściegiennego do Bukowskiej. Tam będą największe utrudnienia, ponieważ tam jest przebudowywana ulica Bułgarska. W związku z tym proszę pamiętać o tym, że to nie tylko utrudnienia w związku z meczem, ale również i utrudnienia w związku z remontem. Mecz, no to już bardzo proszę. To, co teraz widać, a więc dokładnie Smoluchowskiego. I tutaj, jak widzimy, na końcu tej ulicy mamy parking. Parking dla autobusów. Teraz bardzo dobrze to widzimy. A dalej mamy ulicę wyłączoną z ruchu. Kamieniogórska. Tutaj również będzie bardzo duży kłopot, żeby wjechać, bo wjechać po prostu nie będzie można. Będzie to ulica ślepa. No i o tym również warto pamiętać. Prawoskręt z Kamieniogórskiej w Smoluchowskiego niemożliwy. No ale za to będzie możliwy skręt z ulicy Smoluchowskiego w ulicę Kamieniogórską. I to tak już, żeby wyjechać z tego parkingu dla autobusów. No i jeszcze jakiej? Jeleniogórskiej. Oj, ciężko tu odczytać. Na ulicy Jeleniogórskiej to po pierwsze tam będą utrudnienia, po drugie też na Promienistej, na Marcelińskiej, na Miecznikowskiej, na Marszałkowskiej, na Węgorka, na Wałbrzyskiej, na Grochowskiej, a więc duża część miasta. Właśnie ta, dookoła stadionu, no to strona zdmpoznan.pl. To tak po pierwsze, tylko mapa, ale zdecydowanie więcej tekstu tam Państwo znajdziecie. Tekstu, który mówić będzie o tym, jakie ulice warto omijać, no a gdzie dojedziemy, czy też którędy dojedziemy na stadion, a którędy spod tego stadionu odjedziemy. I radzę się z tym zapoznać. I oczywiście jeszcze raz, jak przy okazji każdego dużego meczu przy Bułgarskiej, radzimy Państwu, aby wybrać nie samochód, ale aby wybrać komunikację publiczną, ponieważ w ten sposób na pewno szybciej i na pewno sprawniej do stadionu i ze stadionu do domu dotrzemy. Szerokiej drogi i bezpiecznego dotarcia do celu wszystkim kierowcom życzymy. Teraz przed nami ogólnopolski przegląd prasy. Najpierw KGB, ABW, Białoruś, Polska, czyli temat ze szpiegostwem w tle. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Gazeta Wyborcza teraz przed nami, czyli czas na ogólnopolski przegląd prasy. Krążą fałszywki z KGB. Białoruskie tajne służby za pomocą dokumentów skradzionych z polskich placówek dyplomatycznych prowadzą w Polsce akcję dezinformacyjną. Polska jest dla Białorusi głównym wrogiem, tak ocenia oficer ABW. A tak czytamy w pierwszych słowach tego artykułu, a wszystko rozpoczęło się w styczniu tego roku. Wtedy właśnie pracownicy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu, a więc na terenie Białorusi, rutynowo niszczą stare dokumenty, nieaktualne wnioski wizowe, rozliczenia i tym podobne. Akta nie są tajne, więc robią to w kotłowni poza konsulatem. Nagle do pomieszczenia wchodzą funkcjonariusze białoruskiej milicji w towarzystwie funkcjonariuszy KGB. Oświadczają, że na palenie akt nie ma zgody i że Polacy, uwaga, zatruwają środowisko. Dochodzi do przepychanki. Niewykluczone, że KGBiści zabrali wtedy część materiałów. Tak dziś w rozmowie z Gazetą Wyborczą